Czego oczekujesz od słuchaczy? Czym różni się wykład akademicki, taki typowy wykład akademicki, z na przykład przemową trenera przed najważniejszym meczem jego drużyny? Czym to się różni? Wykład akademicki. Przede wszystkim ma dotrzeć do rozumu, ma przekazać pewną wiedzę w sposób uporządkowany, w pewnej strukturze. Natomiast trener, który przemawia do zawodników przed meczem, on nie musi mieć struktury, on ma inne zadanie pobudzić ich emocje. Tak? Oczywiście jedno i drugie ostatecznie ma sprawić, że człowiek swoją wolą podejmie decyzję. Tak? Na przykład decyzję, tak wierzę w to, Jakąś koncepcję. Tak, decyduje się dać 110% z siebie. Więc jeżeli mamy te trzy elementy, to możemy też rozróżnić trzy rodzaje wystąpień. I trzy rodzaje różnych oczekiwań twoich od ludzi, którzy ciebie słuchają. Przemówienie typowo informacyjne to jest takie, w którym przekazujesz wiedzę ludziom. Ludzie słyszą o jakimś zagadnieniu. Dowiadują się więcej, poznają różne szczegóły, zgłębiają różne zagadnienia. Niektórzy mówią, że to jest nudne. To zależy od formy, w jakiej to przekazujesz. Ale czasami ktoś może przekazywać coś w sposób nudny. Byłem na kilku takich wykładach, przyznaję, na niewielu. Ale na kilku byłem, które były nudne, jeżeli chodzi o formę, ale treść była taka, że notowałam prawie wszystko. Więc przemówienie informacyjne, na przykład wykład akademicki. Kolejna rzecz, przemówienie bardzo emocjonalne. To może być ślub. Co robisz na ślubie? Podkręcasz emocje, sprawiasz, że ludzie chcą, żeby świętowano. Wiem, wiem, kiedy to mówiłem, to ludzie powiedzieli: Ale co? Mówisz o kazaniach na ślubie? No, wiesz, zależy, z jakiej jesteś parafii. W różnych parafiach to różnie wygląda. Już na pewno nie mówię o urzędnika stanu cywilnego, którzy dobrze robią swoją robotę, natomiast odczytują jakieś przemówienie. Natomiast pomyśl sobie o wszystkich takich wydarzeniach, gdzie emocje muszą być pobudzone. I trzeci rodzaj przemówień to jest na przykład prezentacja handlowa. Dlaczego? W prezentacji handlowej nie chodzi o to, jak merytoryczny jesteś, nie chodzi o to, jakie emocje wzbudzisz, chodzi o to, jaką decyzję ludzie podejmą, czyli czy kupią, czy nie kupią. I dlatego taka prezentacja handlowa to jest przemówienie, które zwraca się do woli. Nie chodzi o to, że mówca ma mówić do woli, tylko zwraca się do woli człowieka i człowiek decyduje. Jeżeli chodzi o mnie, to kiedyś próbowałem się określić, w której z tych grup najlepiej się czuję. To oczywiście zależy od celu przemówienia, od rodzaju słuchaczy. Natomiast znalazłem takie określenie, którego użył John Maxwell, które jest genialne, które zawiera wszystkie te trzy elementy. John Maxwell kiedyś powiedział tak. Przez lata chciałem być mówcą motywacyjnym, ale po latach zrozumiałem, że chcę być nauczycielem motywacyjnym. Chcę ludzi czegoś nauczyć, chcę... Jednocześnie ich zmotywować, a to wszystko, żeby działali w prawidłowy sposób. I takie jest też moje motto jako szkoleniowca: być nauczycielem motywacyjnym. A jakie jest Twoje motto?